Halo? Tak? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chciałam bardzo podziękować za audycję. Bardzo mi się ona podoba. Chciałam... Kasiu, jak masz na imię? Kasia. Kasia, świetnie. I właśnie... Następnie proszę sobie wyobrazić, ci w piekle, bo jest wielu świętych, którzy zwiedzało piekło, nawet cierpieli z potępionymi jako ekspiację, tylko czasowo. Tak, na przykład święta, taka świątobliwa sługa Boża Józefa Menendez. Ponad 100 razy, no nie tylko zwiedzała piekło, cierpiała z potępionymi wszystkie męki z wyjątkiem nienawiści Boga. No to mówię, jaka tam nienawiść, jak sobie bluzgają, jak się przeklinają, jak sobie bluźnią, jak sobie dokuczają. Mówi, to można oszaleć, jak się słyszy nieustannie ten zgiełk. Tam nikt nikogo nie kocha, nie żałuje, tylko jeden drugi oszydzi, cały czas bluźni. A szatani, mówi, to jak, nie, jak jadowite zwierzęta, no, taką nienawiść na nas wywierają. I mówi, i no teraz taką zgraję puścić do nieba. No co by to było? I dlatego Pan Bóg wiedział, co zrobić, kiedy oddzielił. Wybraliście nienawiść, wybraliście bez Boga, no to macie. I chcieliście tak żyć, no będziecie żyli wiecznie. A z kolei innym powiedział, no tyle się nacierpili od tych złych, no to teraz macie raj, macie niebo, gdzie możecie oczywiście wzajemnie miłując się i sobie i Boga widzieć, i w nim być szczęśliwymi i ze sobą razem w tej miłości być szczęśliwymi. Pani Mario, miała Pani coś przeczytać, proszę. Ja miałam, chciałam, ponieważ Pan Jezus prosi, żeby Jego męki, które wycierpiał w ciemnicy, były znane, to może tak krótko, to co powiedział do siostry na stałowej, która miała wielkie nabożeństwo, uchylił rąbek tajemnicy. I to jest cytat. Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą, bo tam nie miałem świadka. Się patrzę wśród ciemności, rozpoczęli straszną igraszkę. Orzucali mną z całej siły. Ciągnęli za ręce w przeciwne strony. Wbijali w ciało moje ostre igły i szydła. Deptali w różny sposób. Ściskali sznurami. Usiłowali wyłamać mi palce z rąk. Zawiązali mi oczy i bili kułakami. Uderzali głową moją o kamienny słup. Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw. W moim sercu jednak była dobroć i litość. Składałem tę męczarnię w ofierze za wszystkich ludzi, za cały świat. To jest w numerze ostatnim Księży Pasjonistów Echo Ojca Bernarda. Powiązali liną nogi i ciągnęli mnie po kamiennych schodach do lochu. Rzucili mnie do suchnącej ciemnicy pełnej nieczystości. Zdarli ze mnie szaty i kuli mnie żelaznymi szpikulcami. Związanego sznurami ciągnęli po ziemi, rzucając od ściany do ściany. Zawiesili mnie na belce, na luźnym węźle, który się rozwiązał i spadłem na ziemię. Tą torturą rozbity płakałem krwawymi łzami. Przywiązali mnie do słupa i ranili moje ciało na różne sposoby. Rzucali we mnie kamienie i przypalali rozżarzonymi węglami i pochodniami. Przebijali mnie szydłami, szpikulcami, włóczniami, rozrywali mi skórę i ciało. Przywiązanemu do słupa podsuwali pod bose nogi kawałki rozżarzonego żelaza. Na głowę wgnietli mi żelazną obręcz i oczy zawiązali mi brudną szmatą. Posadzili mnie na siedzenie pokryte najeżonymi gwoździami, które wyryły na moim ciele głębokie dziury. Na moje ciało wylali rozpalony ołów i żywicę. Potem gnietli mnie na stołku pełnym gwoździ, które coraz bardziej głębiej wbijały się w moje ciało. Na moje poniżenie i udrękę na miejsce wyrwanej brody powtykali druty. Rzucili mnie na belkę i przywiązali mnie do niej tak ciasno, że zupełnie nie mogłem oddychać. Gdy tak leżałem na ziemi, deptali po mnie, a jeden z nich, stawiając nogę na mej piersi, przebił mi cierniem język. Do ust wlali mi najohydniejsze wydzieliny i obsypali najohydniejszymi zniepagami. Związawszy mi na plecach ręce, rózgami wypędzili mnie z więzienia. Te moje ukryte cierpienia ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzechy, szczególnie grzechy ukryte, które bardzo ranią moje serce, szczególnie gdy duszę ukrywają je przy spowiedzi. Każdy, kto codziennie ofiaruje tą modlitwę, torturę z modlitwą, otrzyma nagrodę. Przypomnieć o tym dziecku z dzieńska Faustyny. Dlaczego tak dzieci cierpią właśnie? Można, proszę bardzo. Że właśnie Chrystus powiedział świętej siostrze Faustynie, że te dzieci utrzymują świat w istnieniu. I zapłakał właśnie, kiedy mówił o cierpiących dzieciach. Czyli jest ktoś, kto znajduje się pośród ludzi dobrowolnie, albo Bóg nawet potrafi taką ofiarę na człowieka nałożyć, który swoim cierpieniem, bólem wyprasza tym nieszczęsnym ludziom pogrążonym w grzechu zbawienie. No, również w dzienniczku siostry Faustyny wyczytałem, że są dusze, na które heroiczne,
dusze, które będą dziwowiskie aniołów i ludzi, którzy są tak ofiarne. Tych dusz jest bardzo mało. Są one wśród osób świeckich, wśród duchownych, najwięcej wśród zakonników czy kapłanów, ale mówi, no one głównie jakby dźwigają cały ciężar istnienia świata i zbawienia, kiedy takich dusz brakiem, gdzie koniec świata. Bo one nieustannie jakby stoją przed Bogiem i przepraszają za to zło, za te zbrodnie świata. Mówi, jedna z dusz czyśćcowych zapytała mnie, czy mogłabyś za mnie cierpieć. Zgodziłam się. Mówi, że jeżeli się zgodzisz, odbierzesz mi 20 lat czyśćca, będziesz cierpiała przez 3 godziny. Straszliwie cierpiałam, nie wiedząc nawet, gdzie jestem, gdzie się znajduję, tylko przyświecała mi myśl, że ma to trwać 3 godziny i że podjęłam to jako pokutę za duszę czyśćcową. Wydawało mi się, że czas ten dawno upłynął, że minęły już tygodnie czy wiele godzin i kiedy skończyło się wszystko, spojrzałam na zegarek, okazało się, że moje cierpienia trwały dokładnie 3 godziny. Jest to, mówię, porównanie ziemskie. 3 godziny, a 20 lat cierpień czyśćcowych skrócone. Kiedyś przyszła do niej dusza czyśćcowa i zapytała, czy mnie pamiętasz. Mówi, powiedziałam w pierwszym momencie, że nie znam cię. No i ta dusza mówi, ale jechałaś ze mną w pociągu do Hall. Przypomniałam sobie, pisze Maria Sima, że wiele lat temu, jadąc pociągiem, wsiadłam do przedziału, gdzie był mężczyzna, który straszne rzeczy wygadywał, bluźnił na kościół i na religię. Zwróciłam mu uwagę, że nie jesteś chyba dobrym człowiekiem, skoro takie straszne rzeczy mówisz na kościół i na religię. No on mi odpowiedział, jesteś za młoda, żeby mnie pouczać. Mówi, no to odcięłam mu się, że, ale chyba mądrzejsza od ciebie, bo takich słów nie używam, coś takiego. I mówi, pamiętam, że jak wychodził z pociągu, pomodliłam się za niego. Panie Boże, nie daj tej duszy zginąć. I dziś przyszedł mi podziękować, że ta modlitwa uratowała moją wieczność, bo marny byłby mój koniec. Więc kochani, modlitwa różańcowa. Ja myślę, że tutaj telewidzom, radiosłuchaczom nie trzeba tłumaczyć, jak wiele Bożych łask i ogrom Bożego błogosławieństwa różaniec z nieba sprowadza na małżeństwa, rodziny, powiaty, parafie, ojczyznę, świat, pod warunkiem, że jest odmawiany. Niestety bardzo dobrze o skuteczności modlitwy różańcowej jest przekonany szatan, diabeł, więc będzie robił wszystko, żeby ja ją odmawiał jak najrzadziej, skracał albo odmawiał byle jak. Myślę, że niejednokrotnie tego na sobie doświadczamy. No przecież uzdrowicielstwo okultystyczne polega na tym, że jak najbardziej szatan może zamanifestować swoją obecność i na przykład może okultysta zdjąć ból z głowy w jednej chwili nieraz. Tylko, że konsekwencje tego mogą być potem takie, że przeniesie symptomy choroby i dzisiaj ci pomógł na ból głowy, a za miesiąc czasu przychodzisz z rakiem wątroby albo twoje dziecko zaczyna chorować. Ja często spotykałem takie rodziny, gdzie ktoś zaczął przez uzdrowicieli przechodzić i potem cała rodzina przeszła, pomimo, że wcześniej byli zdrowi, że wszyscy korzystali z pomocy uzdrowicieli. Bo to życie jest takie święte, no to dlatego do końca świata będą dobrzy święci prześladowani. Tyle mamy męczenników świętych, najwięcej, nie? Dlatego między innymi szatan nakazuje wielu ludziom w Polsce tak prześladować Radio Maria i tyle razy szkalować. Jasne, chciałam się, że ojciec to tam już nie ulega wątpliwości, że ojciec jest fenomenem na skalę wszechświata. To bez żadnego chwalenia nie chodzi o co. Ale pan jest jedna śliwka wrzucona szambo, powideł jeszcze nie zrobi. No, oczywiście. Rozumiem pan. Ojcze dyrektorze, chcielibyśmy w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w imieniu polskich parlamentarzystów podziękować za te wielkie dzieła. Za dzieło Radia Maryja, Telewizji Trwam. Kochani, za wszystko jeszcze raz. Bóg zapłać i alleluja i... Nie słyszałem. Alleluja i... I razem Bóg zapłać. Niech się